Siemano, witam Was na kolejnym filmiku, za którym przeanalizuję dla Was technikę pracy na wybranych ćwiczeniach. Dzisiaj po raz kolejny z Mateuszem, który będzie mi towarzyszył w tym nagraniu. Pokażemy, jak w bardzo prosty sposób zwiększyć maksymalnie efektywność pracy na mięśniach naramiennych. I tutaj od razu powiem, że wiele osób ma dość duży problem wynikający z tego, że pracując na mięśniach naramiennych bardzo mocno angażują do pracy między innymi mięśnie grzbietu, co tak naprawdę w bardzo dużym stopniu ogranicza rozwój tych mięśni. I jak to zrobić, jak właściwie ustawić się do ruchu, jakie elementy anatomiczne wykorzystać, żeby ta praca była maksymalnie efektywna i móc cieszyć się z efektów treningowych. Zapraszam do nagrania. Oczywiście, zaczynając omawianie pracy mięśniowej, nie obyłoby się bez krótkiego wstępu anatomii. Żeby zrozumieć właściwie wykonanie ruchu, musimy sobie wytłumaczyć, jak anatomicznie funkcjonuje nasz mięsień, by móc tą pracę zmaksymalizować. No i zaczniemy sobie tutaj od dwóch podstawowych ruchów, czyli ruchów odwiedzenia i ruchów wznosów przodem. Te dwa podstawowe ruchy uważam, że są jednymi z najbardziej efektywnych, jeśli chodzi o pracę przedniego i bocznego aktonu. I na tych dwóch aktonach dzisiaj się skupię. I teraz należałoby zauważyć, że oczywiście przyjęło się uważać, że wykonanie ruchu odwodzenia jest ruchem tak naprawdę, który możemy wykonać do kąta 90 stopni. Oczywiście w żaden sposób nie jest to błędem i jest to najbardziej optymalna trajektoria pracy. Oczywiście nie poleca się wykonywania ruchów wyżej z racji tego, że mamy tu mocne zaangażowanie mięśni grzbietu. I teraz, dlaczego tak się dzieje? Analizując kąt odwiedzenia ramienia od tułowia pod kątem zaangażowania mięśniowego, musimy wziąć pod uwagę, że w pierwszych 30 stopniach najmocniej tutaj odwodzić bez ciężaru, to należy zauważyć, będzie i angażował się mięsień nadgrzebieniowy. Kiedy mamy w ręku ciężar, oczywiście tutaj włącza się siłowo boczna część mięśnia naramiennego, boczna bądź też środkowa, można spotkać dwie nazwy. Od 30 do około 60 stopni praca bocznego czy środkowego aktonu jest najbardziej optymalna. Natomiast przechodząc od 60 do 90 stopni zauważymy, że pewna praca odbywa się już na naszej łopatce i tutaj dość mocno zaczyna angażować się mięsień czworoboczny. Odwróć się proszę lekko bokiem, będzie nam to łatwiej pokazać. Czyli można zauważyć, że w ujęciu pracy od 60 do 60 stopni mamy, można powiedzieć, czystą pracę mięśnia naramiennego. Natomiast tu, jak zobaczycie, przechodząc do 90 stopni, zauważamy już pewną pracę na środkowej i górnej części naszego mięśnia czworobocznego. No i to jest właśnie pierwszy tip. Czy zawsze musimy wykonywać wznosy do 90 stopni? No nie. Jeśli ktoś ma rzeczywiście bardzo duży przerost siłowy mięśnia czworobocznego, ogólnie może nazwijmy to grzbietu, nad siłą mięśni naramiennych, to warto byłoby wykorzystać to i wpleść do treningu właśnie takie nieco krótsze ruchy, żeby móc optymalnie zaangażować mięsień naramienny, nie włączając do pracy w dużym stopniu mięśnia czworobocznego. Oczywiście w żaden sposób nie neguję ruchów pełnych do 90 stopni, ale warto jako element dodatkowy, akcesoryjny, dodać te ruchy krótsze, żeby właśnie zapracować tylko na tej środkowej części naszego mięśnia naramiennego. Podobna sytuacja tyczyła się będzie z wznosami przodem. Stań bokiem, będzie nam łatwiej pokazać. Tak samo, do około 60 stopni, najbardziej, myślę, że gdzieś tutaj, najbardziej aktywna praca będzie na przedniej części mięśnia naramiennego. Co się dzieje, jak wyniesiemy ramię wyżej? Znowu to samo, praca odbywa się na naszej łopatce. Tu zobaczymy, że już jest zmiana ustawienia kąta naszego łopatki, więc automatycznie mięsień czworoboczny zaczyna nam tu pracować. To i oczywiście wynosząc zdecydowanie dalej, co często też widać na siłowniach, mamy tu tak naprawdę piękny ruch na łopatce, bardzo mocno już widoczny. Czyli co zrobić, jeśli znowu mamy bardzo duży przerost siłowy nad naramiennym siły naszego grzbietu? Ruchy do 60 stopni. Znowu, nie jako podstawowy ruch, ale jako ciekawe akcesorium, które wzmocni taką, można powiedzieć, nie lubię tego słowa, ale go użyję, izolowaną pracę mięśnia naramiennego. Więc mamy już dwa tipy, właściwie jeden tip w dwóch płaszczyznach.
wznosy bokiem, wznosy przednie. Jak tutaj należałoby wykonywać, żeby ten mięsień pracował nam optymalnie. Kolejnym elementem, trzecim już tipem, który Wam dzisiaj tutaj podrzucę, jest zaangażowanie, a właściwie ustawienie łopatki. Jak już wspominałem we wcześniejszych filmikach, jeśli nie oglądaliście, to proszę cofnijcie się, żebym nie musiał tłumaczyć tego od początku. Ustawienie łopatki. Zawsze przy treningu mięśni naramiennych łopatka jest wystawiona do przodu. Oczywiście nie tak wyciągnięta, ale w pozycji neutralnej. Czyli co? Żadnego ściągania i opuszczania łopatki. Czyli łopatka jest w pozycji takiej, jak stoimy. Pozycja neutralna, czyli pozycja łopatki jest do około 30 stopni od linii tułowia odsunięta. To jest nasza neutralna pozycja, nasza podstawowa pozycja, w której my też jesteśmy stabilni. A jeśli nie jesteśmy, to czas się nauczyć, bo jest to pozycja, nazwijmy to posturalna, tak? Co nam to daje? Zauważmy, że w momencie, kiedy pracujemy i mamy ściągniętą łopatkę, pracujemy na mięśniach naramiennych, od razu z miejsca dużą pracę przyjmuje grzbiet. To, co mówiłem wcześniej na temat samej metodologii ruchu odwiedzenia, miałem na myśli łopatkę wysuniętą. A teraz zobaczmy, przesunię troszkę bardziej do kamery. Teraz tak, wykonamy ruch przy wysuniętej łopatce do 60 stopni. Zobaczcie, praca jest niemalże znikoma. OK, cofnij łopatkę, czyli ściągnij łopatki i teraz wykonaj ten ruch, ale nie, przy ściągniętych łopatkach, tak jak się robi często na linii naszego tułowia. I zobaczcie, od początku grzbiet jest zaangażowany. Dlatego tu już mamy informację, że ta łopatka ma być nieco wysunięta, te około 20-30 stopni do przodu, do pozycji neutralnej. I teraz, co zrobić, jeśli mimo tego, że tłumaczymy to podopiecznemu, czy sami chcemy wykonać, ale siłą rzeczy łopatkę zawsze będziemy ściągać do tyłu. No i tu jest bardzo prosty tip, który możemy wykonać. Ustawienie tułowia i zgięcie w stawie biodrowym. Zobaczcie taką rzecz, że w momencie, kiedy my lekko zegniemy się w stawie biodrowym, czyli ciało położymy, wykonaj proszę wznosy boczne. W tym momencie co się dzieje? Jeśli tu położylibyśmy linię, jego łokieć ani razu nie cofa się za linię tułowia. Co to oznacza? Łopatka jest zawsze w pozycji wysuniętej. Czyli dla osób, które mają problemy z tym, że są nauczone złego wzorca albo w jakimś stopniu zawsze tą łopatkę ściągają przy ruchu mięśni naramiennych, bardzo dobrym rozwiązaniem jest właśnie lekkie nachylenie pozycji i wykonanie tego ruchu, można powiedzieć, w lekkim nachyleniu. I teraz zobaczmy, jak wygląda to z tyłu. Nachyl się proszę, wysuń łopatkę i wykonuj ruch. OK, i zobaczcie, łopatka jest cały czas wysunięta, zaangażowanie grzbietu jest znikome. Stop. I teraz wyprostuj się. Zobaczcie, praca w jakiej płaszczyźnie była? Wysuniętej łopatki. Czyli w ten sposób, można powiedzieć, wykorzystując siłę grawitacji, jesteśmy w stanie poprzez zmianę ustawienia w stawie biodrowym, nachylenie pozycji, wpłynąć na zaangażowanie właśnie mięśni naramiennych. Tu należy zauważyć, że zmiana pozycji w stawie biodrowym, czyli zgięcie stawu biodrowego, w żaden sposób nie niweluje pracy na mięśniach naramiennych, a jeśli nam zależy na właśnie na wyizolowaniu z tej pracy grzbietu, jest to świetna opcja. Więc mamy już tutaj trzy tipy, w zasadzie dwa tipy, jeden na dwa aktony, które można wykorzystać, chcąc mocniej zaangażować naramienne do pracy. Myślę, że dla wielu osób jest to bardzo ważne, żeby właśnie te ruchy wprowadzić do swojego treningu, bo uwierzcie, że w swojej wieloletniej pracy trenerskiej rzadko kiedy spotkałem osobę, która naprawdę bardzo świadomie trenuje na mięśniach naramiennych, więc warto to wykorzystać, cofnąć się do poprzednich filmików, zobaczyć jeszcze resztę tipów, które Wam tutaj sprzedałem właśnie w aspekcie pracy mięśni naramiennych i dzięki temu efektywniej trenować. Tyle ode mnie w tym filmiku. Dziękuję za pomoc. Wam dziękuję za uwagę. Jeśli uważacie, że materiał jest ciekawy, no to oczywiście wrzucajcie go w eter, wrzucajcie go w świat. Dla mnie im więcej osób obserwujących ten kanał, im więcej osób zaangażowanych w rozwój tego kanału, to jest informacja, żeby te filmiki nagrywać. Więc tak naprawdę to od Was zależy, czy kolejne filmiki powstaną, czy będę je nagrywał, bo jak mam dla kogo tworzyć materiały, to ja z miłą chęcią tworzę. Więc dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmie. Dzięki.